Pierwszą bramkę strzelił Radek Sobolewski w pierwszej połowie po rzucie rożnym. My później próbowaliśmy atakować gdzieś. Ruszyliśmy do przodu ofensywnie. Krzysiek Mączyński sfaulował mnie, było dosyć daleko od bramki. Miałem na początku w zamyśle wrzucać tą piłkę na głowę kogoś, ale zdecydowałem się na strzał w ostatniej chwili. W trakcie lotu widziałem, że Steinburg zrobił lekki ruch do środka i ona nabrała dobrej trajektorii, bo spadała. Po bramce w ogóle zapanowała na trybunach taka mega euforia i siebie wzajemnie chcieliśmy napędzić, żeby strzelić tą drugą bramkę. Starałem się ją skierować na środek bramki. Piotrek bardzo dobrze się znalazł, uciekł obrońcy i praktycznie bramkarz był bez szans.